Na poważnie. Na bardzo poważnie. Czyli z jajem. I bez owijania w ten, no, w bawełnę. O, bez owijania w bawełnę. Kochani, na poważnie. Chcę wam powiedzieć prawdę. Prawdę o życiu. To znaczy, w życiu spotykają nas różne rzeczy. Bardzo różne rzeczy. To jest oczywiście to, co mówię. To jest banał, a nie prawda. Ale tak, przechodząc do prawdy. Popij, już będzie prawda. Zastanówcie się, ile razy pierwsza myśl, która wam przyszła do głowy, była najlepsza. Odpowiem wam, prawie nigdy. Pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, prawie nigdy lub nigdy nie jest najlepsza. Ponieważ gdyby pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, była najlepsza, to rozum byłby nam zupełnie niepotrzebny. I cała ta, to nasze przekonanie o tym, że to mi jako pierwsze przyszło do głowy i to było najlepsze, jest zupełną bzdurą. Kochani, przypomnijcie sobie, czy pierwsza dziewczyna, pierwszy chłopak był najlepszym rozwiązaniem w waszym życiu, był idealnym. Odpowiem wam, nigdy, nigdy. Pierwszy to był ten losowy przypadek, gdzie nam się wydawało, że to jest to, że to jest to, że znaleźliśmy się w korcu maku, że znaleźliśmy się i my teraz będziemy ze sobą tworzyli cudowny, wspaniały, wyjątkowy związek. I teraz tylko od naszej upartości zależy, po jakim czasie my jesteśmy gotowi zauważyć, że to wcale nie był najlepszy wybór. Owszem, mógł być jeszcze gorszy. Mógł być jeszcze gorszy, ale nigdy pierwsza myśl, pierwsze rozwiązanie, pierwsza dziewczyna, pierwszy chłopak nie jest najlepszym, najlepszą rzeczą w naszym życiu. Po to właśnie człowiek ma rozum, żeby za każdym razem znajdować coś lepszego, lepsze rozwiązanie. Czyli kiedyś mieszkaliśmy w jaskiniach, potem przenieśliśmy się do lepianek i to nie jest najlepsze rozwiązanie. Oprócz lepianek są jakieś inne, te domki są takie jakieś, no, różne są sposoby na życie. Natomiast nasza kultura, nasza cywilizacja rozwija się w ten sposób, że na początku nam się wydawało, że najlepsza jest kawa. A potem nam się okazuje, że lepsza jest kawa z mlekiem, a potem się okazuje, że lepsze jest mleko. Może podałem odwrotną kolejność, bo wpierw było mleko, no, potem była kawa z mlekiem, a na końcu dopiero była kawa. I dlatego, kochani, uwaga, uwaga. Zastanów się, czy dalsze upieranie się przy tym, że twój pomysł jest dobry, jest dla ciebie korzystne, bo może warto byłoby już zauważyć, że są lepsze pomysły. O!